Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No pytanie jest na dzień dzisiejszy takie, dlaczego socjaliści, liberałowie, demokraci traktują czarnych jak niedorozwinięte dzieci. Traktują Amerykę jak to byłby 1964 rok, a nie 2021. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz komentarze? Też pomaga, dajesz kciuki, również pomaga. No, na dzień dzisiejszy wszystko dotyczy rasy. Autostrady są o rasie, zachowanie policji, jedzenie, włosy, no takie te dready są rasistowskie, ubrania, wszystko jest rasistowskie, no ale najbardziej jest rasistowskie głosowanie. No i teraz jest prawo do głosowania. No to brzmi w zasadzie jak taka stara, zacinająca się płyta nieustannie. Republikanie mówią, no trzeba przypilnować jednak całego systemu głosowania w imię tego, żeby wszyscy wierzyli, że głosowanie ma sens, że nie jest oszukane. Socjaliści krzyczą, że cokolwiek jest robione, no to jest w zasadzie tłumienie głosów murzyńskich, pozbawianie praw do głosowania wszystkich czarnych i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie to tak brzmi, jak to by było, że to jest 1964 rok. Dlaczego 1964 rok? No to w tym roku, w 1964 roku kongres miał ustawę dotyczącą praw głosowania. No i co się stało? W 1964 roku, powiedzmy w Mississippi, tylko 6% czarnych głosowało. No i to było najniższa ilość czarnych, którzy głosowali w tym rejonie. Dwa lata później, w 1966 roku, już 60% populacji czarnej głosowało. No trzeba pamiętać, że w Ameryce populacja czarnych, no to jest około tam 10-12% całej populacji. Tyle tylko, że w niektórych stanach, szczególnie tych ciepłych, tych południowych, tam gdzie nie ma srogich zim, gdzie nie ma mrozu, gdzie nie ma lodu, no to tam jest 30-40%. Tak, także to jest właśnie ten podział klimatyczny, podział geograficzny. No ale w 1966 roku 60% populacji murzyńskiej głosowało. No i to było najwyższy w tym czasie na południu. Także w ciągu 2 lat z najniższego poziomu podskoczyło na najwyższego. No i w każdym innym tym południowym stanie to się podniosło. No dlaczego tak było? No było to tak, bo do 1964 roku, kiedy była ta ustawa o prawie do głosowania, no to prawo było takie, że głosować może tylko podatnik. Że może płacić podatnik, jeżeli ktoś nie płaci podatków, No to w zasadzie nie powinien mieć prawa decydowania o przyszłości kraju, no bo nie partycypuje finansowo. No i w 64 roku lewica doprowadziła do tego, że każdy może głosować, czy płaci podatki, czy bierze podatki. No i jak doprowadzono do tego, że każdy może głosować, nawet ten, co tylko bierze podatki, no to partycypacja się podniosła. No nawet czarni też mogli głosować, nie płacąc podatków. No ale musieli płacić tak zwane opłatę zastępczą, czyli jeżeli ktoś przychodził z zeznaniami podatkowymi, mówią, ok, ja tu płacę podatki, jesteś ok, no, a jeżeli ktoś nie płacił podatków, no to musiał zapłacić taką formę zastępczą, no ale to było 2-3 godziny pracy, no i dlatego 6% tylko czarnych decydowało się głosować, bo nie chciał zapłacić 2-3 godzin swojej pracy, żeby uzyskać ten certyfikat do głosowania. No i również tam wymagano do pewnego stopnia sprawdzenia, czy nie są analfabetami. No i ten prawo do prawo, obowiązek
umiejętności pisania i czytania również został wyeliminowany. No i część ludzi mówi, no, że ustawy, że legislacja, że prawodawstwo zadziałało tam, gdzie powinno zadziałać. Patrząc na ilość polityków w Ameryce w 1970 roku, czyli powiedzmy 6 lat po ustanowieniu tego, no to było 1500 wybranych polityków w Stanach Zjednoczonych. No trzeba pamiętać, że jest 50 stanów, jest dwóch senatorów na każdy stan, czyli jest 100 senatorów. Reprezentantów jest 435 na te 50 stanów, no ale to jest proporcjonalne do ilości obywateli. No ale trzeba pamiętać, że każdy stan, no to w zasadzie ma 100, 200, 300 polityków tych lokalnych, bo te sejmy, parlamenty, te kongresy, jakby to nie nazywać, to każdy stan również ma tych swoich polityków. Także dzisiaj jest 10 tysięcy czarnych polityków w tych wszystkich stanach, w 50 stanach na najróżniejszych pozycjach, włączając burmistrzów, włączając majorów, właśnie po angielsku to się mówi major, a po polsku burmistrz, no też nie wiadomo dlaczego to z niemieckiego bardziej burmistrz, no ale dużo tych czarnych obywateli, no to jest burmistrzami w miastach takich czarnych jak Cleveland, Philadelphia, New York, Los Angeles, Detroit, Washington. Są również gubernatorami, kongresmenami, są senatorami. Wybrano dwa razy czarnego obywatela, prezydenta Baracka Obamy. Dwa razy wybrano czarnego, także to jest coś dużego. No dzisiaj wiceprezydentka Kamala Harris, no ona mówi, że jest murzynką. No ojciec był murzynem, jej matka była z Indii, miała doktorat, także no nie jest to typowy czarna kobieta z Harlemu, można powiedzieć. Głosowanie przez czarnych na południu, tam gdzie, tak jak wspominałem, mieszka ich najwięcej, jest wyższe niż ogólnie w całym kraju, a w Mississippi i Georgii procentowo czarni głosują więcej niż biali. Inna taka ciekawostka jest, no to ilość w latach 1920-30, no to ilość pozamałżeńskich dzieci w rodzinach murzyńskich, no to była mniejsza niż wśród białych rodzin, no bo oni byli bardziej bogobojni, chodzili do tych swoich zborów protestanckich, baptystów, no a później jak właśnie od 64 roku demokraci, czyli dawni właściciele niewolników zorientowali się, że dopadną do koryta, dopadną do władzy, zrobili te 180 stopni, takie salto zrobili, stanęli na głowę, wzięli wszystkie te głosy tych byłych niewolników, no i zrobili, dali ich w zasadzie wikty opierunek, no i mają gwarantowane głosy do tej pory. No ogólnie rzecz biorąc można by powiedzieć, że te dwie historie, no to wszystkie te środki masowego oszukaństwa powinny wziąć pod uwagę, tak? No ludzie powinni zastanowić się, o co to się dzieje w tym, co to się dzieje w tej całej Ameryce, o co tam chodzi, dlaczego jest tak, dlaczego jest inaczej, no ale nie, te wszystkie środki masowego oszukaństwa, no to krzyczą o tłumieniu praw czarnych do głosowania, o pozbawianiu praw do głosowania i tak dalej, i tak dalej, ale to nie pokazuje. Ewidencja, fakty pokazują, że jednak partycypacja, czy ten udział czarnych jest dużo większy, włączając w te stany, gdzie oni mówią, że są
są takie straszne restrykcje. Także krzyczenie o tym, że jest segregacja rasowa, no to jest kłamstwo, oszukaństwo. No to jest po prostu smutne, że w ten sposób robią. Po tym, jak wiele stanów wprowadziło bardziej takie rygorystyczne metody rejestrowania z dokumentem identyfikacyjnym wczesnych latach 2000-tych, liberałowie, socjaliści krzyczeli, płakali, mówili, że to nowe prawo kompletnie zniszczy chęć czarnych do głosowania. Okazało się, że nie tylko to, że dowód osobisty ze zdjęciem, który był wymagany, no to Sąd Najwyższy w głosowaniu 6-3 powiedział nie, to jest w porządku, do głosowania stany mogą wymagać dowodu osobistego ze zdjęciem, i to było pod przywództwem socjalisty, liberała Johna Paula Stevensa. Ciekawe jest, że w Georgii właśnie, w tym południowym murzyńskim stanie, jak i w Indianie, czarni zaczęli przychodzić do głosowania więcej, w większych ilościach, więcej procentowo niż przed tym, jak nie wymagana było dowód osobisty ze zdjęciem. W 2007 roku była taka sytuacja. No były badania przez najróżniejsze uniwersytety, koledże, które sprawdzały, czy wymaganie dowodu osobistego ze zdjęciem, czy wymaganie jakiegoś dokumentu, powiedzmy rachunku na prąd bez zdjęcia, jest mniej przychodzi ludzi do głosowania względem tych stanów, którzy muszą tylko przyjść i powiedzieć swoje imię, nazwisko. Okazało się, że w jakimkolwiek systemie ci ludzie, którzy chcą głosować, głosują. No, kiedy najwięcej czarni głosowali? No, czarni najwięcej głosowali wtedy, kiedy czarnym mógł zostać prezydentem, i został w 2008 roku i w 2012. Pomimo tego, że socjaliści krzyczeli, że są rasistowskie prawa do głosowania. No i cały ten trend, no to już się zaczynał przed Obamą. To już 2012, no to ten wzgórek, no to był większy już od 1996 roku. Tam stopniowo się co 10-15% coraz więcej ludzi przychodziło. 2016 rok, no to czarni nie poszli do głosowania, bo już nie mieli głosować na czarnego prezydenta. Clintonowej nie lubili. Na Trumpa to czarni ogólnie nie głosują. Tam może 1-2% czarnych głosuje na republikanów. Na republikanów może głosuje 10%, no ale na Trumpa może głosował 0,5%. Także to w ten sposób było. W 2013 roku Sąd Najwyższy również się zajął sprawą tej ustawy praw do głosowania. No i powiedział, no bo tam najwięcej to dotyczyło tych stanów, gdzie tam udowadniali, że przed 64 rokiem, że były jakieś tłumienie, no ale Sąd Najwyższy w 2013 roku powiedział, że w zasadzie jest już normalnie, że ta statystyka jest normalna. No ale lewactwo znowu zaczęło krzyczeć i płakać, że czarni są dyskryminowani. No ale to nie jest prawda. No oni używali tego argumentu 2016. No ale tak jak wspomniałem, 2016 no to była Clintonowa, a nie Barack Obama. Także żadnych tam ograniczeń przez konserwatystów czy republikanów nie było. No to jest zachowanie ludzkie. No i każdy normalny rozumie, że czarni dwa razy głosowali na czarnego, a później na białą Clintonową nie chcieli. Także później w międzyprezydenckich wyborach 2018 znowu poszli do urn wyborczych i znowu pokazali, że jednak są w stanie głosować. Mówią, że
to może ograniczyć głosowanie. No ale dlaczego socjaliści, dlaczego demokraci traktują czarnych jako jakieś takie bezbronne dzieci, jakieś naiwne dzieci? To jest ubliżające. To jest po prostu uderzenie w policzek normalnych czarnych obywateli, normalnych ludzi, którzy chcą głosować. No bo jeżeli mają jakieś motywacje, no to nie mają żadnego problemu, żeby uzyskać prawo jazdy, czy uzyskać dowód osobisty ze zdjęciem, czy mieć jakieś dokumenty, żeby udowodnić, że są tymi, którzy są. No oczywiście lewacy krzyczą, że to jest na poziomie tego płacenia podatku 2-3 godzin za prawo do głosowania, co nie jest. No i lewacy krzyczą, że to jest na takim samym poziomie, jak sprawdzanie, czy ktoś nie jest analfabetą. No to też to nie jest, no bo cała ta ewidencja, całe te fakty pokazują, że po prostu jest kompletnie inaczej. No demokraci po prostu kłamią, ale jest sporo normalnych wśród demokratów. Sporo normalnych demokratów uważa, no tych klasycznych Kennedy'ego, tych z lat 60., 70., to zgadza się, że przyjść do głosowania z prawem jazdy czy z dowodem osobistym ze zdjęciem, no to jest normalne. Szczególnie, że jeżeli idzie się kupić piwo, trzeba mieć dokument tożsamości. Wchodzi się na samolot, dokument tożsamości. Gdziekolwiek się idzie, dokument tożsamości. Wszędzie trzeba mieć dokument tożsamości. No to dlaczego? Co to za bydlaki polityczne krzyczą, że do głosowania nie trzeba udowodnić, kim to jest? No to jest największe prawo konstytucyjne, prawo do głosowania. No i lewactwo krzyczy właśnie, żeby to rozmydlić. Lewactwo ma obsesję po prostu i zidiocenie na tym punkcie, które jest ciężkie zrozumienia dla normalnych ludzi. No i ta garstka, no ale ona ma w rękach prasę, telewizję, internet i mają obsesję. W sumie jakby tak popatrzeć, no to teraz te wybory i te wyniki Joe Bidena i to, czy on jest uczciwym, czy nie jest uczciwym, no to demokratom powinno zależeć na tym, żeby po tych zgrzytach, no bo wybory 2000 pokazały, że coś jest nie tak. I każdy normalny człowiek powinien popatrzeć, okej, co się stało, to się stało, Sąd Najwyższy nie chciał rozpatrywać, sądy niższe nie chciały rozpatrywać, politycy nie chcieli rozpatrywać, no ale 2022, no i następne wybory prezydenckie 2024, trzeba się upewnić, że głosowania będą uczciwe, tak? No nikt nie chce słuchać, że ukradł. No demokratom pasuje wygrana za wszelką cenę, dlatego się szykują na następną wygraną i im nie przeszkadza. Zdobyli władzę w Izbie Reprezentantów, teraz chcą zmienić prawo, że zamiast 60% do głosowania wystarczy tylko 50% plus jeden senator. No i wtedy w takiej sytuacji to połowa wybranych decyduje praktycznie o życiu drugiej połowy. I kiedy było 60%, no to zawsze decyzje Senatu były takie, że te 10%, no to były potrzebne z przeciwnej partii. Także, że potrzeba było jednej piątej, czyli 20% ludzi z partii opozycyjnej, żeby głosowała za tymi ustawami, które proponuje partia rządząca. No i to było dosyć uczciwie. 19 miesięcy od teraz wszystko się będzie decydowało, no ale jest straszenie przez korporacje. Korporacje się wciągnęły w te straszenie, radio, telewizja i prasa. No i prezydent, któremu się uroiło, że jego robotą, że jego pracą to jest to, żeby decydować, gdzie mają być rozgrywki ligi bejsbolowej. No i w ramach szykanów rasistowskich
usunął, czy powiedział, żeby baseball nie grał w Atlancie, w Georgii. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję za to, że uważacie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Socjaliści, patrzcie się na cenę benzyny i głosujcie rozsądnie. Zdrowia dla normalnych.